Do zakończenia prac nad budową węzła przesiadkowego i pętli autobusowej dla linii 107 i F pozostały 2 miesiące. Wszystko wskazuje na to, że harmonogram prac nie powinien się przedłużyć, choć w trakcie robót pojawiły się problemy z budową parkingu. Tak wyglądał plac budowy jeszcze 2 miesiące temu. Prowadzona tu inwestycja obejmuje 3 zadania za kwotę blisko 2 700 000 zł, z czego 85% to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Pierwsze to jest budowa pętli autobusowej wokół Piaskownika, drugi budowa parkingu dla samochodów osobowych, postoju taksówek i dla rowerów, a trzeci to jest przebudowa zatok autobusowych wzdłuż ulicy Wyszyńskiego. Na placu budowy pętla zaczyna przybierać konkretne kształty. Powoli wyłaniają się 2 perony dla autobusów, z czego jeden ma być tak zwanym peronem rezerwowym. Widać też pawilon socjalny dla pasażerów i kierowców, gdzie będzie można skorzystać z szaletu. Do przodu nie posuwa się jednak budowa parkingu przeznaczonego dla samochodów i rowerów. Robotnicy mają problem z gruntem, który przez złe warunki pogodowe w czerwcu i lipcu przestał być nośny i musi zostać wzmocniony. Na realizację tej inwestycji od wielu lat czekało szczecińsko-polickie przedsiębiorstwo komunikacyjne. Jesteśmy bardzo zadowoleni przede wszystkim z tego, że zostanie wycofany ruch autobusów z terenu wokół centrum handlowego. Tam jest bardzo ciasno. Tam wielokrotnie mieszkańcy skarżyli się na różnego rodzaju niedogodności wynikające właśnie z tego, że są tam przystanki końcowe autobusów. Dla miasta budowa pętli to historyczny moment. Po wielu latach popularne linie autobusowe po raz pierwszy zmienią, choć nieznacznie, swoją trasę. Według harmonogramu prace nad budową pętli powinny zakończyć się około listopada. Budowa parkingu może się opóźnić nawet do wiosny przyszłego roku.